Cześć! Cieszę się, że zajrzałeś ponownie, mam nadzieję, że ponownie na kanał Dobra Sprzedaż, gdzie rozmawiamy o prospektingu, sprzedaży, negocjacjach, rekrutacji, zarządzaniu i całej masie innych rzeczy związanych z szeroko pojętą sprzedażą B2B. Dzisiaj istotny aspekt i pierwszy odcinek z kwietniowej serii, która będzie przeznaczona tematowi, jakim jest social selling. I dzisiaj bardzo ważne pytanie, czy social selling w ogóle działa? Temat social sellingu w podcaście Dobra Sprzedaż i na kanale YouTube Dobra Sprzedaż rozpoczął się od 118 odcinka podcastu Dobra Sprzedaż. Link do podcastu oczywiście znajdziesz w opisie tego filmu. Podcast jest dostępny na platformie Spotify i na platformie podcasty. I w 118 odcinku podcastu Dobra Sprzedaż rozmawialiśmy m.in. o tym, czym ten social selling jest. Większość ludzi definiuje social selling jako po prostu sprzedaż z wykorzystaniem medium społecznościowego. A ja uważam, że social selling to jest trochę coś innego. Jak dla mnie, social selling to jest bycie takim członkiem, uczestnikiem danej społeczności w mediach społecznościowych, w jednym medium bądź w kilku, w przypadku którego inni użytkownicy, patrząc na Twój profil i na to, co Ty robisz, mają w głowie taką myśl: a fajna babka, fajny gość, chętnie zostanę jego klientem. Podoba mi się to, co robi, podoba mi się to, co gada, chętnie zostanę jego klientem. I dla mnie to jest idea social sellingu. Kluczowe pytanie związane z tym, czy social selling działa. To ja postawię inne pytanie. Uwaga, będzie grubo. A czy orły latają? Inaczej. A czy orły latają? Oczywiście, że tak. Social selling? No oczywiście, że działa. Jasne, że działa. Pewnie, że działa. Dowód? Proszę bardzo. Ja tylko w zeszłym tygodniu na LinkedInie otrzymałem od Was 4 zapytania. Na samym LinkedInie. Uczę się teraz YouTube'a. Nagrywam regularnie i montuję regularnie filmy od niedawna. I z tego kanału już pozyskałem 2 kolejnych klientów. Więc social selling i obecność w mediach społecznościowych oczywiście, że działa. Kluczem jest pytanie, jak to robić, bo zawsze wszystko sprowadza się do pytania, jak to robić, żeby osiągać dobre i pozytywne dla Ciebie rezultaty. I w dzisiejszym odcinku, pierwszym odcinku, jeśli już wiadomo, że ten social selling działa, to poznasz 3 podstawowe mechanizmy, które warto stosować, żeby faktycznie i w Twoim przypadku ten social selling działał możliwie jak najlepiej. Dobra. Zanim przejdziemy do konkretnych takich podpowiedzi, to jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Mianowicie w 118 odcinku podcastu Dobra Sprzedaż, który jak już słyszałeś, był takim inicjatorem kwietniowej serii poświęconej social sellingowi, pada jedna bardzo ważna rzecz. Mianowicie pierwszym krokiem do tego, żeby uprawiać w ogóle social selling, jest wybór medium społecznościowego, w którym będziesz istniał i w które będziesz się angażował. No i teraz ten wybór medium społecznościowego, zazwyczaj większość ludzi mówi, że powinien skupiać się wokół odpowiedzi na jedno pytanie, mianowicie, gdzie są Twoi klienci? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że wybierając medium społecznościowe, trzeba wziąć pod uwagę, gdzie są Twoi klienci. Jednocześnie, obok tego aspektu, ja dorzucam jeszcze jeden. Obok tego, gdzie są Twoi klienci, warto wziąć pod uwagę jeszcze element związany z tym, która forma którego portalu Tobie najbardziej odpowiada? Jaki sposób tworzenia treści Tobie najbardziej odpowiada? Na własnym przykładzie. Ja śmiem zaryzykować, że całkiem nieźle radzę sobie na LinkedInie. Mam prawie 11 tysięcy ludzi w sieci kontaktów, otrzymuję tam sporo zapytań o swoje usługi. Jestem w bliskiej styczności z wieloma ludźmi, sporo komentuję, całkiem sporo piszę. Radzę sobie naprawdę nieźle. Również jestem w stanie zaryzykować, że coraz lepiej idzie mi tutaj na YouTubie. Ja się przyznaję otwarcie do tego, że ja się YouTube'a dopiero uczę, ale
Odkąd parę tygodni temu zacząłem w miarę regularnie wypuszczać swoje nagrania, to już pozyskałem dwóch klientów, którzy zapytani o to, jak do mnie trafili, powiedzieli, że znaleźli mnie na YouTubie, obejrzeli parę wideo i one im się naprawdę spodobały. Zatem widzę, że w tych dwóch kanałach wychodzi mi to naprawdę nieźle. Kompletnie nie znam się na Instagramie, na TikToku czy na Facebooku. Nie znam się na tym, nie jestem tam aktywny, nie pozyskuję stamtąd w zasadzie klientów w ogóle. Zatem bardzo ważne przy social sellingu jest to, żebyś wybrał po pierwsze kanał, gdzie są twoi klienci, a po drugie kanał, na którym forma komunikacji tobie przede wszystkim będzie odpowiadać, żebyś mógł jak ten orzeł wspomniany wcześniej mocno rozciągnąć swoje skrzydła i pofrunąć wysoko po biznesowe rezultaty. Jeśli ktoś z was ma ochotę w tej chwili nazwać mnie Adamem Mickiewiczem, tak śmiało można. Dobra, zatem kiedy już wiadomo, że social selling działa i kiedy wiadomo, jak podejść do wyboru medium społecznościowego, w którym będziesz działał i kiedy wiadomo, że dużo więcej informacji na ten temat jest w 118 odcinku podcastu Dobra Sprzedaż, to nie było plasowanie produktu? To przejdźmy do tych trzech elementów, którymi warto się kierować, żeby ta sprzedaż w mediach społecznościowych rzeczywiście działała. Pierwsze, niby nie odkrywanie Ameryki, a i tak dalej uważam, że trzeba o tym bardzo dużo mówić. Mianowicie, sprzedaż w mediach społecznościowych warto, żeby opierała się przede wszystkim na dzieleniu się wiedzą. Na dzieleniu się wiedzą. A dzielenie się wiedzą to po prostu nic innego jak wskazywanie na konkretne problemy i pokazywanie, jak można je rozwiązać. Dostarczanie czegoś, dostarczanie informacji, które będą miały wartość polegającą na tym, że druga strona weźmie i wykorzysta je, niezależnie od tego, czy ma jakiś twój produkt, czy też nie ma twojego produktu i w jakiś sposób na tym zyska. W ten sposób połączysz dzielenie się wiedzą z drugim bardzo ważnym punktem, mianowicie dostarczaniem wartości. Twoje treści są wartościowe wtedy, kiedy człowiek, który ma z nimi styczność, czyta je, ogląda, słucha, nieważne, jest w stanie coś z nimi lub dzięki nim zrobić i coś dzięki nim osiągnąć. Jakiś rezultat. Coś zmniejszyć, coś zwiększyć, coś spowolnić, coś przyspieszyć, jakkolwiek. Jeżeli twoje treści, które ty dostarczasz, powodują, że człowiek może je wziąć, coś z nimi zrobić i osiągnąć rezultat, to w oczach twojego odbiorcy one są wartościowe. I takie treści warto, żebyś ludziom dostarczał. I na koniec jedna bardzo ważna rzecz. Pamiętaj, proszę. Media społecznościowe to nie jest sprint. I social selling w mediach społecznościowych to nie jest sprint. To jest maraton. Przede wszystkim daj sobie czas na to, żeby trochę tych treści potworzyć, a po drugie daj czas twoim odbiorcom na to, żeby oni po pierwsze cię poznali, po drugie ci zaufali, a po trzecie wtedy zdecydowali się na to, że ej, ja chcę zostać klientem tej kobitki, tego gościa, bo podoba mi się to, co oni robią. W kolejnym odcinku tutaj na YouTubie porozmawiamy o czymś takim jak model VCP. W kolejnym odcinku podcastu Dobra Sprzedaż, który jest dostępny na Spotify i na platformie podcasty, poznasz 15 kroków związanych z tym, jak tworzyć treści, które ludzie będą chcieli czytać, których będą chcieli słuchać, które będą chcieli oglądać. Zatem koniecznie zajrzyj do podcastu Dobra Sprzedaż, subskrybuj ten kanał, żeby być na bieżąco z wszystkimi materiałami związanymi z social sellingiem i szeroko rozumianą sprzedażą B2B i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymaj się, cześć!